Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nad północno-wschodnią, zachodnią i południową Europą układ niskiego ciśnienia, nad pozostałym obszarem kontynentu, w tym także nad Polską wyże, co oznacza, że do kraju napływać będzie bardzo ciepła i umiarkowanie wilgotna masa powietrza. Nad północno-wschodnią, południową i zachodnią Europą zachmurzenie duże i umiarkowane, miejscami opady deszczu oraz lokalne burze. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie małe i umiarkowane. Najchłodniej w Moskwie 20 stopni, najcieplej około 35 w Rzymie. Przechodzimy do mapy Polski. Na zachodzie i południu zachmurzenie umiarkowane, w górach przelotne opady deszczu, nad pozostałym obszarem kraju pogodnie i słonecznie. Temperatura maksymalna od 26 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 na zachodzie. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z południa i wschodu. Niewielki spadek ciśnienia na barometrach około 1021 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.